z języka poetyckiego. Ale skoro już jesteśmy przy tej próbie ognia, to ja bym jeszcze chciał wrócić do początków twórczości Jana Polkowskiego. Swego czasu Jan Błoński napisał taki tekst, zresztą kanoniczny dla recepcji Polkowskiego, Język właściwie użyty. I tam jedną z takich tez, w zasadzie główna teza, mówiła o tym, że ten język właściwie użyty miałby być to język w swojej naczelnej, a więc nazywającej funkcji. Język, który miałby opisywać rzeczywistość, dążyć do jakiejś, do poznania jakiejś prawdy obiektywnej o tejże rzeczywistości. I takie zadania miałby Jan Polkowski według Błońskiego stawiać samej poezji. No właśnie, jak to jest z językiem poezji Jana Polkowskiego? Bo przynajmniej u początków była tu pewna taka utopia, też zresztą romantyczna mocno, literatury, która miałaby rzeczywistość opisywać i też pewnie w pewnym sensie ją zmieniać, bo tu ten nakaz etyczny byłby bardzo ważny. Z drugiej jednak strony, jeżeli czytamy przecież poezję Jana Polkowskiego, no to ten język wcale nie jest taki przeźroczysty, bo może rzeczywiście to jest chwilami tak, zgodnie z tym zawołaniem inicjalnym, to nie jest poezja, nie trzeba metafor, też to przetworzone jakoś przez dykcję Aleksandra Watta, ale jeżeli już jakaś metafora się pojawi, no to przecież możemy się nad nią zastanawiać długimi godzinami, jeżeli nie całymi dniami. Wtedy ona nas wytrąca z automatyzmu percepcji, jak to kiedyś Wiktor Szkłowski powiedział. Więc to jest takie moje pytanie, jak to jest z dykcją Polkowskiego? Jak ona się może zmieniała na przestrzeni lat? Mnie się wydaje, że ta poezja pod względem językowym jest w gruncie rzeczy niezmienna. To znaczy nie jest tak, że zmian żadnych nie ma, ale że zasadnicze wyznaczniki tej poezji sprzed 40 lat istnieją do dzisiaj. Trzeba powiedzieć coś może o kontekście. No, jak się jest młodym człowiekiem i w 77 roku się startuje, no to jaka jest wtedy dykcja poetycka, czy jakie są wtedy dykcje poetyckie, do których jakoś młody poeta musi się odnieść, prawda? Z jednej strony była ciągle jeszcze taka próba podważenia nieufności do języka. Prawda? Nowa fala odnosi się do języka publicznego, języka zakłamanego, jak wiemy, i pokazuje, w którym miejscu ten język jest zakłamany. Prawda? I w dużym stopniu na tym wyrasta ten model poezji. Funkcjonuje inny model, będący w pewnej kontrze do nowej fali, zresztą starszy, nowej fali czasami to przeszkadzało, to była idea języka przeźroczystego. Prawda? Mamy Zbigniewa Herberta, który powołuje się na Husserla, zresztą mówiąc między nami troszkę to nagina, ale wszystko jedno, nie o to chodzi w tej chwili. Chodzi o to, że język ma być przeźroczysty i ta przeźroczystość semantyczna języka to jest ten model prawdy. Zauważmy, w jednym i w drugim przypadku ważnym hasłem jest prawda. Dlaczego? No, między innymi dlatego, że rzeczywistość jest zakłamana, że kłamstwo jest wszechobecne, że język kłamie rozumowi, prawda? Że język jest jednym ze sposobów opresji. Ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na coś takiego. Przecież no mówię o moim własnym osobistym przeżyciu pokoleniowym, ale przecież to nie jestem tutaj jedyny, który ma na tej sali, który ma takie doświadczenie. Propaganda komunistyczna
na przykład w latach 70. czy w latach 80. ona już nie miała na celu przekonania kogokolwiek. Jeszcze w latach 50. czy w latach 40. ona miała pewne funkcje perswazyjne. W latach 70. było jasną i oczywistą rzeczą, że nikt, łącznie z tym, który w telewizorze mówi te kłamstwa, w to nie wierzy. I nie taka była funkcja, żeby kogoś przekonać. Funkcja była inna tego języka. To była funkcja opresyjna. To był jeden ze sposobów torturowania ludzi. Powiedzenia im, możemy wszystko powiedzieć. Cokolwiek chcemy, najgorsze kłamstwo i nic nie możecie z tym zrobić. Przynajmniej ja i nie tylko ja tak odczuwaliśmy na przykład język ówczesnej propagandy. Ona naprawdę nie była już perswazyjna. Ona była tylko i wyłącznie opresyjna. Więc zwróćcie Państwo uwagę na to, że w związku z tą sytuacją jednym z podstawowych wyznaczników dobrej poezji była prawda. Dobra poezja to jest taka, która mówi prawdę. Teraz na jaki sposób ona mówi? Czy ona na przykład przedrzeźnia język propagandy, prawda? No tam Staszek, Barańczak, paru innych, no, Adam Zagajewski. Oni na przykład przez pewien czas próbowali to w taki sposób budować swoje wiersze, prawda? Jak pamiętam, zapraszałem Staszka Barańczaka z wieczorem autorskim do Krakowa i akurat wtedy w maszynopisie zresztą, mieliśmy dwa egzemplarze, które żeśmy przepisali w Krakowie, żeby było więcej osób, które będą mogły rozmawiać z poetą, a nie tylko o tym, żeby się dowiedzieć na spotkaniu, jakie są jego wiersze, ale żeby już je wcześniej poznać i z nim porozmawiać. To było sztuczne oddychanie, prawda? Czy inne tego rodzaju wiersze, zwłaszcza u Barańczaka bardzo widocznie widać. To jest ta gra z nowomową, prawda? Pokazywanie jej prawdziwego sensu, prawda? Czy podważanie tego kłamstwa. O co tu chodzi? Naczelną rzeczą jest właśnie stawianie takiego zadania poezji, aby mówiła prawdę. O Herbercie to już mówiłem. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że u Polkowskiego w tych latach 70. i 80. Język nie jest nigdy tak używany. Na przykład tam z rzadka zdarza się też jakaś aluzja czy jakaś kontra do propagandowego sloganu, do propagandowego określenia. Jest taki wiersz, możemy go za chwileczkę odszukać i przeczytać, o tym, że słucha, prawda, co jest mowy, że to są słowa polskie, ale on przecież nic nie rozumie, prawda, i wygląda na to, że jest jedynym, albo że tu wszyscy przestali, że, znaczy, krótko mówiąc, jest to opis zapaści semantycznej, prawda. Więc to jest problem, także w poezji Polkowskiego, ale on jest realizowany inaczej. Wydaje się, że u niego taka zmysłowość obrazu, taka, powiedziałbym, precyzja językowa, pokazująca jakieś obrazy, malująca słowem jakieś obrazy, że ona jest jakby antidotum na kłamstwo. Jeszcze słówko o takiej filologicznej perspektywie, jak to wygląda, gdybyśmy sobie wyobrażali, że doczekamy kiedyś, dożyjemy edycji w serii Biblioteka Narodowa. Byłyby komentarze dolne, byłyby jakieś objaśnienia trudnych wyrazów i informacje o źródłach kryptocytatów, cytatów, aluzji. I tutaj rzeczywiście jest pole do popisu. Słownictwo na pewno wykracza poza minimum potocznej polszczyzny. Są odniesienia erudycyjne, odniesienia do różnych kultur, czasami jakieś odniesienia do
hebrajskiego, czasami do jakichś zupełnie odległych od naszego obszaru geograficznego religii, do jakichś świętych ksiąg. I wreszcie te cytaty i to, o czym pan doktor zaczął, mianowicie to sprawa kontekstu innych poetów. Wtedy, w 1978 roku, kiedy Polkowski debiutuje, zupełnie inaczej funkcjonuje nazwisko Czesława Miłosza niż za czasów, kiedy państwo tutaj, doktoranci, studiują polonistykę. Mianowicie nazwisko Miłosza jest właściwie nieznane przeciętnemu adeptowi wiedzy o literaturze polskiej. Wprawdzie przed olimpiadą polonistyczną moja polonistka kazała mi przeczytać książkę Odmarsz Jana Błońskiego, gdzie to nazwisko pada, ale ja go po prostu nie zauważyłam, no bo to jest jedno z nazwisk zupełnie nie kojarzących się z niczym. Dla mojego rocznika to był 80. rok zdawania matury. Wielkim zaskoczeniem był ten Nobel dla Miłosza i z reguły pytaliśmy się swoich polonistów, dlaczego nam nie powiedzieliście. Jednocześnie także w prasie literackiej, ale związanej z ówczesną władzą, kanonada negatywnych opinii o Miłoszu, głoszenie opinii, że Miłosz dostał Nobla z powodów politycznych. I to, z czym mamy do czynienia w trzeciej RP, że raczej Miłosz jest mainstreamowy, że za krytyczną opinię o Miłoszu można stracić współpracę z jakimś liczącym się czasopismem i płacącym, to jest wtedy nie do pomyślenia, wtedy jest odwrotnie. Wtedy to właśnie reżim Miłosza atakuje, a wszyscy, którzy są pobożni i patriotyczni, stoją w symbolicznej kolejce 300 osób po 30 egzemplarzy tomiku. Oczywiście wiadomo, że nie kupimy, ale stoimy tylko po to, żeby zademonstrować, że jesteśmy za Miłoszem. I w takim kontekście ten Miłosz jest poetą, do którego debiutanci, ludzie dobrej woli, mogą nawiązywać z dużym przekonaniem. Bez względu na to, jaką Miłosz realnie odgrywał rolę, jak wypowiadał się w sprawach życia publicznego już za czasów III RP, to jednak trudno, myślę, odmówić piękna jego tekstom. I może się zdarzyć tak, że ten język poetycki Polkowskiego to jest język też z zawartym jakimś wręcz cytatem z Miłosza. Tutaj mam wiersz o incipicie. Na początku była katedra, jak złamane skrzydło. Z cytatem po prostu wyróżnionym kursywą z traktatu poetyckiego. Polkowski zaczyna strofę o idę tak, ale pytam, jak złączyć początek i sens, honor i hańbę, gdzie słów jest śledziona i płuco plątaniny ulic. I tu pada cytat z Miłosza, z traktatu poetyckiego. Tam, gdzie wąsik z pomadą, melonik na bakier i tombakowy brzękanie dewiski. Koniec cytatu. Polkowski kontynuuje. Tam, gdzie strzała przecina przeźroczystą szyję mariackiej wieży. I krwawi, i śpiewa. Miłosz jest włączony w obraz Krakowa. To jest na pewno mowa wzniosła. W ogóle ten język, ta dykcja, wysoko ustawiony głos. Ten język polkowskiego. Można pani dopowiedzieć coś? Tutaj z takich konkretów, proszę państwa. Studencki Komitet Solidarności w 1977 roku jesienią, bo powstał wiosną, jako jedną z pierwszych dużych akcji, w której zresztą Polkowski brał udział oczywiście, jako jedną z pierwszych wielkich akcji organizował przeciwko tak zwanym cymeliom albo resom. Res, no co tam, że zarezerwowane, prawda? Zastrzeżone. Zastrzeżone, no tak. W Krakowie mówiliśmy na to cymelia. Ja nie, u nas też, o Solineum to też były cymelia. Ja nie wiem, czy to była oficjalna nazwa. Prohibity tak. Oczywiście. Z tymi cymeliami to ja po prostu nie jestem pewien, czy to była potoczna. Na pieczątce. W każdym razie. I chcę powiedzieć, że akurat studenci niektórych profesorów dostawali, bo
powiedziałem o Cymeliach, a nie powiedziałem, o co mi chodzi. Te Cymelia to między innymi na przykład tomy poetyckie Miłosza, to były Cymelia. Można było się do nich dostać, jeżeli, mówię teraz o studentach i doktorantach, jeżeli się dostało pismo podpisane przez profesora, że to jest potrzebne do pracy magisterskiej albo coś takiego. Janek akurat korzystał oczywiście z tego i znał Miłosza. No i akurat w naszym gronie rzeczywiście Nobel dla Miłosza nie był jakimś nadzwyczajnym zaskoczeniem. Tak, bo to jest inna perspektywa studenta w Krakowie, a licealisty we Wrocławiu. Nie mam pojęcia, jak było z studentami, bo kiedy już zostałam studentką, to tom Miłosza wszedł do kanonu lektur obowiązkowych. Dużo, dużo wątków się pojawiło. Ja tylko dosłownie też dwa słowa dorzucę do języka poetyckiego, chociaż dużo powiedziane na ten temat zostało. Myślę też, że warto byłoby wspomnieć o jakimś takim kontekście nowofalowym, czyli pokolenia 68. Natomiast oczywiście nie jest to poetyka nowofalowców, natomiast ma na pewno coś wspólnego z tym, zwłaszcza co pani profesor cytowała. Mianowicie takie pisanie somatyczne, czyli łączenie języka z opisem tego, co dzieje się w organizmie ludzkim, a właściwie nawet nie rozdzielanie tego, tak jakby pisanie jednym tchem. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Swego czasu Przemysław Dakowicz wydał takie dwie książki historyczne, Afazja Polska, 1 i 2. I tak sobie myślę, że język Polkowskiego i w ogóle to, ten tekst Polkowskiego nie cierpi na afazję. To są na pewno teksty, które nie są skażone jakimś aktualizmem i na pewno mają jakiś wymiar uniwersalny, natomiast on pisze jasno, prosto i dlatego takiej poezji dzisiaj nie ma. I drodzy Państwo, my w tym zbiorze, który tutaj dzisiaj mamy przed sobą, mamy tak naprawdę okno na świat. Tomy Polkowskiego wydawane autonomicznie tutaj są zebrane w jeden tom. Lektura tekstów zebranych w jednym tomie jest zupełnie inna od tej, którą się czyta osobno. Teksty odczytywane na nowo. Ale proszę Państwa, mamy oprócz zbioru takiego właściwie antologicznego, no bo większość tekstów, gdy Bóg się waha, znalazło swoje miejsce, to oprócz tego mamy także W mojej epoce już wymieram. I jest to zbiór najważniejszych tekstów i artykułów naukowych dotyczących poezji Polkowskiego, dotyczących recepcji poezji Polkowskiego. Jest tam również wywiad z Janem Polkowskim, który redaktor obecny na naszym spotkaniu odbył. I ja mam w związku z tym, widziałam, że już pan znalazł wiersz, który pewnie chciał przeczytać odnośnie do dykcji Jana Polkowskiego, więc być może najpierw wiersz, ale jeszcze jedno pytanie też już, jak oddam mikrofon, rzucę. W takim razie, dlaczego i po co jest jakby potrzebna dodatkowo ta książka W mojej epoce już wymieram? To jest uzupełnienie z pewnością jubileuszowego wydania, ale czy ona czytelnikom jest potrzebna? Jeśli tak, to bardzo proszę o głos. Proszę Państwa, kiedy mówimy o tej dykcji, mnie się wydaje, że jednocześnie istnieją dwie próby. Tu Polkowski się rzeczywiście waha, nie tylko Bóg się waha, czy ma istnieć świat, czy nic, ale jeśli chodzi o dykcję, to u Polkowskiego mamy czasami właśnie taką bardzo szeroką frazę, taką bardzo zmysłową, miłoszową dykcję. Z drugiej strony mamy taką tendencję, którą pewnie podpatrzył też i u Herberta, która wychodząc od jakiegoś szczegółu, od jakiegoś, chciałby się powiedzieć, bardzo konkretnego konkretu, żeby tak podkreślić, że ten konkret rzeczywiście jest nie taki wydumany, pokazując jego zupełnie szersze znaczenie, czy głębsze znaczenie. Skoro była już mowa o tym, że Polkowski to najwybitniejszy poeta stanu wojennego, to ja chciałem zwrócić uwagę na to, jak bardzo poza sam stan wojenny wykraczają te wiersze, jak znajdują się w jakiejś takiej szerszej perspektywie. Jest wiersz króciuteńki zatytułowany Hymn.
Z tekstu przecież wyraźnie wynika, że został napisany w więzieniu. No ale, ale zastanówmy się, czy on mówi o więzieniu. Przez więzienne okno widać plac. Śnieg i glina otoczona betonowym murem i drutem kolczastym. Po co ci, szary orle, ta ciasna korona? Popatrzmy. Obraz jest tak konkretny, jak tylko można widzieć z okna więziennego. Zaświadczam osobiście. Natomiast zwróćcie uwagę na to, co Polkowski z tym robi. Jak wyrzuca to w pewną historiozofię, prawda? No i po co ci Polsko też i coś takiego, prawda? Jak ten epizod w gruncie rzeczy, z punktu widzenia całej historii, tysiącletniej historii Polski i polskości, no na szczęście jest to epizod obrzydliwy. Obrzydliwy i straszny. I właściwie jest tu pewna taka litość dla własnej ojczyzny, że musiała doświadczyć i czegoś takiego. Tak. To wracam w takim razie do pytania. Po co jest nam w mojej epoce już wymieram? Czy to jest dopełnienie, czy to jest komentarz, który coś ma jednak właśnie nam zburzyć w naszej recepcji takiej indywidualnej, bo jest to z pewnością no bardzo oryginalne, takie myślę wydawnicze posunięcie do zespołu tekstów, wydać jeszcze zespół opracowań do tych tekstów. No z tą oryginalnością to pani przesadziła. Mieliśmy Poznawanie Miłosza, Poznawanie Herberta, po dwa tomy, po dwa tomy i tak dalej. Jako wydawca mogę powiedzieć tak, po co? No dlatego, że takie rzeczy są rozproszone. Takie rzeczy są rozproszone. Ja pomijam fakt, że te pierwsze, na ogół recenzje, ale biorąc pod uwagę, że to jednak nie zgorszy majster, jeden, drugi i trzeci pisał te recenzje, więc one nie są recenzjami ulotnymi, nie, ich wartość nie przemija tak sobie od razu, prawda? Więc chciałem powiedzieć, że ta antologia szkiców o twórczości Polkowskiego, no przede wszystkim z mojego punktu widzenia jako wydawcy, miała zebrać wszystko, co się udało znaleźć najciekawszego, aby po pierwsze przedstawić Polkowskiego. Bo czym innym jest, że w jednym piśmie, drugim czy trzecim ukaże się jedna, druga czy 17 nawet recenzja. Tutaj mamy ich naprawdę sporo, bo to jest w sumie ze 30 tekstów, prawda? Ale że z tego wyłania się jednak może nie tak uporządkowany, jakby to było w monografii, prawda? Obraz, ale jednak jakiś obraz. No, krótko mówiąc, jest to książka bardzo użytkowa z mojego punktu widzenia. To jest wstęp do tego, co mam nadzieję nastąpi, bo liczę na to, że będą właśnie doktoraty, liczę na to, że będą jakieś inne monografie poświęcone Polkowskiemu czy zagadnieniom poszczególnym. No jak to zwykle, no takie jest myślenie filologów. Pani chciała coś powiedzieć? Tak, jeśli coś tutaj dodawać, to taka pragmatyka, ponieważ lenistwo, jakaś zasada najmniejszego wysiłku niestety często rządzi ludzkimi reakcjami, to dobrze, żeby ci, którzy się zastanawiają właśnie, czy podjąć taki temat, na przykład w pracy magisterskiej, żeby wiedzieli, że mogą to wziąć do domu, nie muszą siedzieć w czytelni. Ten wybór jest już surowy, to nie jest tak, że automatycznie wszystko, co było.